właśnie tych niskich kopnięć schodzi teraz do parteru Abdul Kadirow i w pozycji bocznej będzie miał okazję podziałać w parterze. Ale doświadczony jest Radzik i dobrze przytrzymuje teraz lewą rękę swojego oponenta. Spuścił teraz mocny łokieć Abdul Kadirow na głowę Radzika, ale jak na razie bez jakichś ciosów na hura, kolokwialnie mówiąc. Jeden i drugi wie, że przeciwnik ma doświadczenie wyniesione z klatki, więc nie można iść ciosami przed siebie bez gardy, ależ mocnym podbródkowym trafia teraz Abdul Kadirow. No i ja będę posługiwał się trochę łatwiejszym sformułowaniem, ksywką Pitbull. Naprawdę muszę powiedzieć, że robi na mnie bardzo, bardzo duże wrażenie. Ma naprawdę świetną technikę wyprowadzanych kopni. Dobrze czuje dystans. Po raz kolejny. 2,5 minuty tego pojedynku za nami. Znów mocnym prawym atakuje Mariusz Radziszewski. Też teraz próbuje prowadzić tą walkę zbyt, że tak powiem, sportowo. Próbuje cały czas sobie tak. Pod względem przygotowań kondycyjnych i fizycznych. Prawy w okolice szczęki Abdul Kadirowa, ale... To niestabilna pozycja, dlatego przy delikatnej utracie równowagi zdąży się zachwiać. Kikiem. Ale rzuca więcej takich ryzykownych akcji, to on nie boi się zaryzykować. No i co tu dużo mówić, kto? Tu walczymy do samego końca, walczymy do podania, czy też do nokautu. Elastyczna, ale bardzo szczelna garda w przypadku jednego i drugiego zawodnika. Ma akcji przechwycenie, więc tutaj nie ma w ogóle możliwości, by sędzia stwierdził, że któryś z zawodników walki unika. Świetny middle teraz pod prawy łokieć Abdul Kadirowa. Wiecie, że Mariusz powinien postawić na ciosów zawsze po pierwszej, drugiej technice. Właściwie wyhamowuje w przeciwieństwie do jego rywala, który zobaczymy naprawdę efektowny knockout. Ale po tych 7 minutach pojedynku chyba nie większe skutki utraty tlenu odczuwa na ten moment. Dobre okienko, szansa dla Radzika. A teraz Radzik lewym podbródkowym trafia na głowę Saida. Tak, przez to, że Pitbull naprawdę wkłada mnóstwo mocy. Popularnego Pitbulla. A Radzikowi w to mi graj, bo on czeka chyba na to, aż właśnie myślę, że jeśli jeszcze chwilę potrwa ta walka, to ta walka finalnie jako jedna walka będzie trwała dłużej niż wszystkie razem zebrane do kupy. Także mamy tutaj naprawdę pokaz umiejętności dwóch fighterów. Czytanie walki, reagowanie na tym, co robi rywal. Ale trzeba stwierdzić, że nie jest to walka nudna. Cały czas coś się dzieje. Jest aktywność w stójce, także... tutaj to, o czym wspomniałeś, te ciosy na korpus teraz przed chwilką lewym. Takim się... O, znów! No zabiera ochotę do kontynuowania. No i finalnie wygrać tą walkę. No zwrócił teraz sędzia uwagę. Po każdym ciosie zmierza w kierunku granicy areny, ale teraz udaje się do półgardy dostać Saidowi i to on jest z góry. Ale świetnie wyklucza to wszystko Mariusz Radziszewski. Próba zapięcia klamry na plecach swojego oponenta i zrobi wszystko reprezentant Shark Top Team, by ta walka znów została podniesiona do góry, a chyba ostatnią szansę wyczuł. Nie wierzę w to, że sobie radzi tutaj zrobić krzywdę w parterze. On już ma świadomość, że czas gra na jego korzyść. On potrzebuje zmęczyć jeszcze bardziej swojego rywala. Walka ponownie wraca. W prawie 11 minutach tego pojedynku. I Pitbull faktycznie wydaje się bardzo, bardzo zmęczony. Nie wydaje mi się, żeby wrócił powrotem do walki. A Radzik koniec! Koniec walki został Mariusz!